Po pierwsze, proszę Państwa, dotarliśmy do raportu po konwencie dla dzieci i młodzieży zorganizowanym w dwóch poznańskich szkołach podstawowych i domu kultury. Czytamy w nim m.in., może zacznę od takiego właśnie cytatu. Dzieci i młodzież są narażone na prezentacje treści erotycznych, treści związanych z pornografią dziecięcą i pedofilią, na sceny pełne gwałtu i brutalności. Małoletnie dziewczynki są niechronione przed próbami molestowania seksualnego i groomingiem. Niepełnoletni uczestnicy konwentów mają łatwy dostęp do alkoholu. Imprezy konwentowe odbywają się często na terenie szkół podstawowych i średnich pod płaszczykiem promowania kultury krajów azjatyckich i fantastyki. Autorka właśnie tych słów, raportu całego, radna miasta Poznania Ewa Jemielity z Prawa i Sprawiedliwości, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Pani Radno. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Przypomnijmy może, że konwent, który właśnie pod płaszczykiem, jak Pani pisze i słusznie zauważa, promowania kultury państw azjatyckich i fantazy, no odbył się już w Poznaniu. Mamy go za sobą. Miał miejsce na terenie dwóch poznańskich szkół i w Domu Kultury. Pani radna zresztą na prośbę zaniepokojonego rodzica postanowiła wówczas już zainteresować się sprawą. No i z przeprowadzonej kontroli napisała Pani teraz po taki podsumowujący raport. Jakie płyną z niego wnioski, co zawiera oprócz tego, o czym przeczytałem przed chwilą? No, wnioski są niestety przerażające, bo okazuje się, że pomimo mojego alarmu już przed samym konwentem i w trakcie konwentu trwającej kontroli Wydziału Oświaty Miasta Poznania i tam obecny był na konwencie i pan dyrektor Wydziału Oświaty i przewodniczący Komisji Oświaty z Rady Miasta. Interesował się też tą sprawą bardzo pan wiceprezydent miasta, pan Wiśniewski. Okazuje się, że organizatorzy tego konwentu udawali, że wycofują te wątpliwe treści, panele z programu konwentu, natomiast przeprowadzili je, zmieniając po prostu tytuły, zmieniając pseudonimy prowadzących panelistów. Także wszelkie treści, czy to pornograficzne, czy związane z pornografią dziecięcą, mam pełne podstawy, żeby twierdzić, że jednak były dostępne na terenie obu szkół, podkreślam, szkół podstawowych. No i najprawdopodobniej też dzieci mogły się z takimi treściami. Właśnie? No przeprowadziłam bardzo dokładną kontrolę. Na pewno organizatorzy nie będą z tego zadowoleni, ale gdyby chcieli mnie na przykład pozwać do sądu, to dysponuję wystarczającą liczbą dowodów, tak, i materiałem, który pozwoli mi udowodnić, że tak faktycznie było. Po prostu otrzymałam, nie chcę teraz już ujawniać wszelkich źródeł, wszystkie wiadomości z zapisów serwera, na którym rozmawiają organizatorzy konwentu. I to nie tylko czatują, ale właśnie też rozmawiają. Tam były dwie rozmowy głosowe i cały długi czat. I cały ten materiał tak mam zabezpieczony, także w razie czego nie ma wątpliwości. Naprawdę nie ma wątpliwości, że te panele się odbyły. No w Poznaniu to mleko się już rozlało. Mam obietnicę dyrektora Wydziału Oświaty, że żaden już taki konwent w szkole się nie odbędzie. To za chwilę do pana dyrektora przejdziemy. Jeszcze pani pozwoli, jeszcze tylko, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy, oprócz tego, o czym mówiłem od początku, o tych wnioskach, które tutaj pani radna zawarła w raporcie. Przykłady, podam tematy, przykładowe tematy paneli, które miały miejsce. Dlaczego kobiety lubią gejowskie romanse? Punkt G, fakty i mity. To jest teraz w Toruniu. Przewodnik po świecie homoseksualistów dla samców alfa w tęczowej pelerynie. Tematyka LGBT w komiksie superbohaterskim. To tylko wybrane oczywiście tytuły, które są w programie proponowane dzieciom i młodzieży. Pani właśnie, chciałem zapytać o tą reakcję, bo informowała Pani Wydział Oświaty, poruszyła już Pani wtedy tutaj, można powiedzieć, niebo i ziemię i co z tego wyniknęło? No kontrola, tak jak już mówię, odbyła się, ale nie chcę tak zupełnie zrzucać winy na władze oświatowe miasta Poznania, bo ja sama też, zanim zapoznałem się z tą tematyką dosyć dogłębnie, z definicjami i z treściami, które się tam pojawiły, no też niestety musiałam się dokształcić, tak? Zrobiłam dosyć poważną kwerendę w internecie i w różnego rodzaju dostępnych materiałach. No i niestety były to bardzo niepokojące treści. Właśnie mówię, związane z pornografią, pedofilią, pornografią dziecięcą, promowaniem ideologii LGBT i tak dalej. Natomiast no, w Poznaniu powiedziałam,
powiedzmy, że to mleko się rozlało, ale jesteśmy już nauczeni teraz doświadczeniem i mam nadzieję, że teraz władze miasta wyciągną jakieś wnioski. Przedstawię ten raport w najbliższym czasie nie tylko radnym miejskim, ale właśnie władzom miasta Poznania. Natomiast te tytuły, które też przed chwilą był pan redaktor łaskaw przytoczyć, to są tematy kolejnych paneli konwentów, które odbędą się na przykład w następny weekend, czy to w Toruniu, czy w Opolu. Kalendarz imprez już jest pełen. W październiku mają się odbyć kolejne konwenty. Też ciekawe, na terenie szkół. Tak, też na terenie szkół, tak, zespół szkół łączności na przykład to jest w Opolu i jeszcze tam jakiś tam zespół szkół, już nazwę nie pamiętam. Nie będziemy promować może. Dokładnie tak. Po co? Natomiast w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Centrum Kultury i Liceum Ogólnokształcące. I tam jest ponad setka. Tematów, które są oznaczone wykrzyknikiem, już nawet nie 18+, tylko jakiś wykrzyknik. No czasami wykrzyknik jest taki hura, przyjdźmy na to. I tam są właśnie takie tematy dotyczące seksu, krwi, pornografii, LGBT i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy tam władze tych miast wiedzą o tym, co tutaj działo się w Poznaniu, czy będą w stanie zareagować jakoś na to? Powiem szczerze, że już podjęłam pewne kroki, żeby poinformować i uprzedzić osoby zainteresowane, czy władne do takiej reakcji, ale no też nie jestem osobą znowu władną do tego, żeby zadzwonić i powiedzieć, proszę odwołać jakąś imprezę, bo tam będą się działy rzeczy, o których być może powinni wiedzieć rodzice, którzy w nadziei, że dziecko, skoro idzie na terenie szkoły, będzie mogło znaleźć jakąś tam rozrywkę, edukację, a dziewczynki czy chłopcy akurat interesują się komiksami i grami komputerowymi, no to być może będzie to dla nich świetna forma rozrywki i zabawy. Przypomnijmy, że tak przypadek miał miejsce w Poznaniu, bo to właśnie rodzic najpierw postanowił przebadać ten temat, gdzie udaje się jego dziecko, jeden z rodziców tak naprawdę, nie grupa, żeby było jasne. I dopiero poprosił panią radną o interwencję, żeby to nabrało jakiejś mocy formalnej. I dlatego wtedy udało się potwierdzić jakby te przypuszczenia rodzica, prawda? Tak. Natomiast to, co pani tutaj podkreśla, to jest chyba najważniejsze, to, że rodzice, wysyłając swoje dzieci do szkoły, do której to dziecko na co dzień chodzi, mają jakiś rodzaj pewnego zaufania, prawda? Do instytucji, prawda? Jeśli to się dzieje na terenie szkoły, nawet jeśli jest tylko ta szkoła podnajmowana, jak rozumiem w tym przypadku. Prawda. Tak? Natomiast też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wiele dzieci przyjeżdża, na przykład pociągiem, na taką imprezę. Wydaje mi się, że tutaj też mamy jakieś luki w prawie, bo z tego, co wiem, to 13-letnie czy 14-letnie dziecko może sobie podróżować po Polsce, może nocą maszerować sobie przez ulicę, jeżeli na przykład nie jest pijany czy pod wpływem narkotyków, to policja może jedynie wylegitymować, chyba że nabierze podejrzeń, że właśnie dziecko jest pod wpływem alkoholu, albo być może jest deprawowane, albo napastowane przez kogoś, to wtedy policja może podjąć interwencję. Dla mnie jest to niesłychane, żeby dzieci w wieku 13 czy 14 lat brały udział w imprezach w sudo zakrapianych alkoholem. Z relacji organizatorów wynika, że byli świadkami, nawet wręcz śmieją się, że nastolatkowie dobrze się bawili w gejowskim klubie i że byli pijani. Nie chcę użyć słów, bo to były słowa niecenzuralne, ale że te dzieci były właśnie pod wpływem alkoholu. I że była po prostu, że tak powiem, fajna impreza. Chyba nie to mają na myśli rodzice, kiedy podpisują zgodę, bo to nawet niby jest potrzebna zgoda rodzica na to, żeby dziecko mogło wziąć udział w takiej imprezie, ale też ci organizatorzy na tym serwerze można przeczytać, że śmieją się po prostu z tej procedury i z tych przepisów. Po prostu te przepisy i te obostrzenia nie są w ogóle wymagane. Muszę jeszcze pani radna jedno pytanie jednak postawić, bo jak to możliwe, że placówki jednak publiczne, jakimiś są szkoły podstawowe, czy Dom Kultury tym bardziej, i stają się miejscami jednak można nazwać deprawacji. Kto na to wyraża zgodę? Tutaj niestety wydaje mi się, że niewiedza naszego pokolenia to także jest jeden z winowajców. Niektórzy rodzice są
mówię, uspokojeni faktem, że to dzieje się w szkole. Inni z kolei, czy dziadkowie, czy babcie, to w ogóle nie mają pojęcia, że są takie gry dostępne dla dzieci w internecie. Moja wiedza zresztą też była niewielka, bo hasła jakieś ahegao czy tak. hentai nikomu nic nie mówią, tak? Jeśli ktoś mówi, a kupiłem sobie komiks, nawet słowniczek tak, zrobiła w tym raporcie, erodę, żeby było wiadomo, hentai, o co chodzi. Właśnie między innymi prowadzący te panele śmieją się, że no pani radna albo kontrolujący i tak nie zrozumie, chociaż podkreślają, a przecież ten panel wybitnie nadawał się do tego, żeby go wycofać, tak? Mhm. Także oni sami przyznają otwarcie, że to były treści nieodpowiednie. Trafili na osobę dociekliwą, która jednak poradziła sobie z rozszyfrowaniem tych no jak już robisz kontrolę, to już ten kontrolę robić. Ale no zjawisko jest niestety coraz bardziej powszechne. Dostęp do komiksów na przykład traktujących o erotyce homoseksualnej jest już w Polsce bardzo duży. Jedna z właśnie z organizatorek tego konwentu chwali się, że już wyszło 160 tytułów i to każdy tytuł może mieć po kilka tomów. No to proszę sobie wyobrazić, jaki to jest rynek. Można to bez problemu zamówić w internecie. Wystawcy, którzy byli obecni na tym konwencie, także w swojej ofercie, ale podkreślam internetowej, no nie widziałam tego na samej imprezie, także mają takie komiksy w swojej ofercie. Podsumowując, bo musimy kończyć, no możemy tylko przestrzegać też i apelować nie tylko do władz miasta, do dyrektorów szkół o pewną czujność, ale też jednak do rodziców przede wszystkim, żeby pilnowali, kto wchodzi do ich szkół po prostu. Tak. I mogę podziękować na przykład pani dyrektor szkoły 38, która rzeczywiście dopilnowała i wiem, że do godziny 23 za każdym razem w szkole była obecna i nawet organizatorzy narzekali, że muszą się bać pani dyrektor i wyprowadzili te wszystkie niewłaściwe panele z jej szkoły, przenieśli do szkoły Weyery. Dalej nie wiedzieli, nie wiedzieli, że obserwuje ich jeszcze ktoś dodatkowo. Także można dopilnować, żeby takie rzeczy się na terenie szkoły nie działy. To też oczywiście zależy od odpowiedzialności no przede wszystkim dyrektorów placówek, ale wydaje mi się, że rodzice to jest pierwszy cel, który powinniśmy mieć na uwadze, informując, że takie rzeczy coraz bardziej są powszechne i żeby byli po prostu ostrożni. Autorka naprawdę, proszę Państwa, no bardzo znaczącego, ważnego raportu, radna miasta Poznania Ewa Jemielity z Prawa i Sprawiedliwości była Państwa i moim gościem. Dziękuję Pani Radna za rozmowę i za tą pracę też ogromną, którą Pani wykonała. Mam nadzieję, że ona przyniesie jednak jakieś rezultaty.